Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w popołudniu, w sobotę 16 października 2021 roku. To przy okazji taka próba mikrofonu, który mi doradził pewien komentator, ponieważ no, jesteśmy teraz tutaj, gdzie niesie echo. No więc zobaczymy, czy w tych słuchawkach troszeczkę będzie zmniejszone to echo, ten efekt echa, prawda? W tym nagraniu chciałbym po raz kolejny poruszyć temat ważności chrztu wodą, prawda? Co ma miejsce podczas tego chrztu i dlaczego ten chrzest wodą jest tak bardzo ważny, kiedy się głosi Ewangelię życia ludziom, którzy słuchając przyjmują tą Ewangelię i przyjmują także chrzest wodą, dzięki któremu są zbawieni, jak jest napisane, prawda? Tu oczywiście chciałbym się odnieść znowu do fałszywych nauk różnych ludzi. Wymienię po raz kolejny między innymi Tomasz Łapiński z kanału Haja TV, prawda? Który tam wykrzykuje ostro, że chrzest wodą to jest jedno wielkie pośmiewisko dla tych, którzy po prostu no, idą się w wodzie pochlapać, prawda? Takie nauki, że Piotr, kiedy tłumaczył, apostoł Piotr, kiedy tłumaczył, kiedy głosił Ewangelię, apostoł Piotr, tłumacząc ludziom, że to nie jest taki chrzest wodą, to nie jest po prostu tylko jakieś tam zwykłe obmycie się z brudu, lecz chciał tym ludziom przekazać, że to ma wymiar duchowy, czego oni nie rozumieją, że to ma wymiar duchowy i że po prostu to nie jest zwykłe obmycie się wodą, jak to miało w tamtych czasach miejsce, no bo wiemy, że dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli używamy słowo kąpiel, no to wiemy, że od razu nam się kojarzy wanna, prysznic, w ten sposób człowiek idzie się obmyć z brudu i ze śmierdzącego potu. W tamtych czasach nie było wanien ani prysznicy, więc ludzie, jeśli chcieli się obmyć z brudu, no musieli iść czy tam do potoku, czy do rzeki, czy do stawu, prawda? Czy nad jakieś jezioro, kto gdzie mieszkał. I przez takie wejście do wody, zanurzenie się, czy tam pochlapanie, w ten sposób obmywali się z brudu. Dlatego apostoł Piotr tłumaczy, że chrzest, który oni udzielają, ten chrzest wodą, to nie jest jakieś tam zwykłe obmycie się z brudu, ale to jest właśnie chrzest, tak jak powiedziałem, w którym dzieje się w wymiarze duchowym bardzo coś ważnego dla człowieka może niewidocznego, ale widoczne za to dla Boga, prawda? I to apostoł Piotr tłumaczył. Natomiast tak samo na przykład Tomasz, czy tam inni jego naśladowcy nauczają właśnie, że Piotr tutaj rzekomo tłumaczył, że chrzest wodą to jest tylko cielesne obmycie się z brudu. No nie, to jest po prostu przekręcanie tego, co tak naprawdę mówi Pismo. I teraz tak, zobaczmy, do jakich wersetów odnosi się na przykład Tomasz i jemu podobni, żeby podeprzeć swoją fałszywą doktrynę, że chrzest wodny jest niepotrzebny, prawda? Że chrzest wodny jest niepotrzebny,
i że chrztu wodnego udzielał tylko i wyłącznie Jan Chrzciciel, prawda? Gdzie w momencie, kiedy została mu ścięta głowa, prawda, przez Heroda, a więc swoją misję zakończył Jan i od tamtej pory chrzciło się tylko i wyłącznie Duchem Świętym przez nakładanie rąk lub, jak to naucza Tomasz, miało to miejsce też przez ewangelizację, czyli przez zgłoszenie Ewangelii. Ludzie, którzy słuchali Ewangelii głoszonej przez apostołów, byli chrzczeni tak zwaną kąpielą słowa, czyli kąpielą tego, czego nauczali apostołowie, to rzekomo był chrzest też i Duchem Świętym. Co jest oczywiście po części prawdą, po części w sensie tym, że trzymając się właśnie słów Jezusa, kiedy mówił do ludzi, mówił do apostołów, mówił do tłumów, Jezus w pewnym momencie powiedział: słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Dobrze, to sobie wyjaśniliśmy. Teraz przejdźmy do tych fragmentów Pisma, na których jest budowana fałszywa doktryna, na przykład, którą to buduje Tomasz. Zobaczmy sobie tutaj do Słowa Bożego. Zobaczmy sobie tutaj do Pisma. Czyli zobaczmy sobie najpierw do Ewangelii Marka, która no bardzo pięknie rozpoczyna się od razu od misji Jezusa Chrystusa, gdzie czytamy tak. Gdzie czytamy? Gdzie czytamy tak? Czytamy tak. Tu. Więc tu czytamy, że Jan mówi: ja chciłem was wodą. On, czyli Jezus, on zaś chcić was będzie Duchem Świętym. Prawda? I tu teraz jest narracja taka, że właśnie Jan chcił tylko i wyłącznie wodą, natomiast Jezus Chrystus będzie odtąd, kiedy zacznie swoją misję, będzie chcił Duchem Świętym. Już nie ma żadnego chrztu wodą. No i właśnie teraz obalimy tą fałszywą naukę, którą właśnie głosi Tomasz Łapiński, jako no niestety nauczyciel niesprawiedliwości, bo to jest po prostu, co czyni, to jest bezprawie. Ewangelię, którą głosi. Więc teraz zobaczmy sobie może jeszcze do Tomasza, znaczy do Mateusza odnośnie chrztu. Gdzie czytamy coś takiego, zobaczcie. Tutaj, gdzie to jest? O, chrzest Jezusa. I czekaj, to było wcześniej. O, tutaj. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, mowa o Jezusie, mówi Jan, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On, czyli Jezus, was chrzcić będzie Duchem Świętym, uwaga, i ogniem. Jezus was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Widzicie tą różnicę? Więc zobaczmy sobie właśnie, czego nauczał apostoł Piotr. Czego nauczał apostoł Piotr? Sobie przejdziemy do Dziejów Apostolskich. I
Tutaj apostoł Piotr mówi coś takiego. Apostoł Piotr mówi tak: nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest Duchem Świętym, bo tym jest właśnie przyjęcie Ducha Świętego. Przyjmuje się przez chrzest. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A otrzymacie w darze Ducha Świętego. Widzicie ten warunek, który tutaj stawia Piotr? Piotr wyraźnie mówi, że przyjmijcie chrzest, dajcie się ochrzcić, a w zamian za to otrzymacie Ducha Świętego. Prawda? Czyli przyjmując chrzest wodą, jak to miało miejsce w przypadku właśnie opisu Jezusa Chrystusa, który zapoczątkował ten chrzest, który potem kontynuowali w swojej misji apostołowie, Jezus Chrystus właśnie, żeby móc otrzymać tego Ducha Świętego, widzimy, że najpierw poszedł do Jana przyjąć chrzest wodą i dopiero wtedy wstąpił na niego Duch Święty, prawda? Po tym fakcie, po tym akcie właśnie sakramentu, jakby to powiedział Kościół katolicki, ten akt sakramentu, którym to jest chrzest, dopiero po zanurzeniu się i wynurzeniu z wody, po nowym narodzeniu się, otrzymujemy Ducha Świętego, jako że jesteśmy obmyci z grzechu, nie z cielesnego brudu, ale z duchowego brudu, bo to ma wymiar duchowy. I wtedy można otrzymać Ducha Świętego. I to właśnie mówi tutaj apostoł Piotr. Żeby teraz pokazać, że narracja, którą prowadzi Tomasz Łapiński, że Jan chrzcił tylko wodą, a Jezus Chrystus jest ten, który miał chrzcić tylko i wyłącznie Duchem Świętym, czyli tutaj przywraca takie fragmenty pisma Tomasz, gdzie jest napisane, jak apostoł Paweł nakładał ręce i poprzez nałożenie rąk wierni, powiedzmy, dostępowali chrztu Duchem Świętym, tak? To na razie zostawimy na boku, bo to jest rzecz, którą trzeba sobie dokładnie omówić. My trzymamy się teraz na razie tutaj, co jest napisane. Więc tak, apostoł Piotr wyraźnie powiedział, dajcie się ochrzcić, a w zamian otrzymacie Ducha Świętego, prawda? Więc jeszcze raz, powracając może do tej narracji, którą tutaj czytamy. Weźmy nawet sobie jeszcze raz Marka, prawda? Że Jan chrzcił wodą, za to Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. No, skoro Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym, no to zobaczmy, jak to wyglądało, bo odnośnie tego bardzo pięknie pisuje to ewangelista Jan, gdzie w 4 rozdziale czytamy tak. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Samo to już daje nam do myślenia, jeśli autor tutaj listu porównuje chrzest Janowy z chrztem Jezusa, tak? Można by powiedzieć, no żeby tak nie powiedzieć jakoś niezręcznie, co ma piernik do wiatraka, no ale skoro chrzest Janowy wodą nie miał nic wspólnego z tym, którego chrztu miał dokonywać Jezus Chrystus Duchem Świętym, to czemu autor tutaj w ten sposób to napisał? A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli,
iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Wiemy, że Jan chrzcił wodą, prawda? Wiemy, że Jan chrzcił wodą. Gdyby Jezus chrzcił wyłącznie Duchem Świętym, to takiego porównania by nie dał, bo byłoby to logiczne, że Jezus być może miał więcej uczniów ze względu na to, że chrzcił Duchem Świętym. Gdyby narracja w tamtym czasie była taka, jak dzisiaj prowadzi Tomasz Łapiński, to z pewnością każdy by szedł do Jezusa i rzeczą normalną jest, że pozyskiwał więcej uczniów. Natomiast my się dowiadujemy w drugim wersecie, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. A więc widzimy, że Jezus jednak nie chrzcił. W Ewangelii Marka i Mateusza czytaliśmy, że Jan mówi, ja chrzczę wodą, ale Jezus będzie was chrzcił Duchem Świętym. Tak? Jednak tu widzimy, że Jezus wcale tam nikogo nie chrzcił Duchem Świętym, tylko uczniowie chrzcili. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie w takim razie, czy uczniowie chcieli Duchem Świętym i dlatego Jezus pozyskiwał więcej uczniów? Zobaczmy sobie do tego wersetu. Zobaczmy sobie do Stroga w Stągu. Jak sobie zobaczymy do Jana 4,1. No, proszę bardzo, mamy słowo baptizo, czyli chrzest przez zanurzenie się pod wodę. Czyli chrzest wodny. Także no, są wersety, które wyraźnie pokazują i obalają tą fałszywą naukę, tą fałszywą narrację, którą prowadzi Tomasz Łapiński na swoim kanale HayaTV, że no, chrzest wodny ponoć nie był udzielany ze strony apostołów, ze strony uczniów Jezusa Chrystusa, tak, że Jezus nie chcił wodą, tylko samym Duchem Świętym. Narracja taka, że apostoł Piotr zabraniał, odmawiał, był wręcz przeciwny, sprzeciwiał się, żeby komuś udzielać chrztu wodą, no jest po prostu wyssana z palca, żeby nie powiedzieć z dupy. Także no, wersety mówią same za siebie, a wiadomo, jeśli ktoś chce ułożyć inną narrację, będzie wybierał wersety, wyrywając je z kontekstu i dokładając swoją narrację, żeby wtedy powstał inny obraz niż ten, który jest przedstawiony na kartkach Biblii. Dobrze, żeby nie przedłużać, to widzicie sami, po raz kolejny pokazuję, jaka jest prawda odnośnie chrztu wodą. Być może to nie jest ostatnie nagranie, zobaczymy, być może będzie mi objawione jakieś inne wersety, które znowu po prostu pokażą, że no niestety jest tak, jak mówił apostoł Piotr w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich w 38 wersecie. Dobrze, to tyle. Ja dziękuję za waszą uwagę. Baptizo. Mm-hmm.